Słoneczny zegarek. Już? Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszy wykład Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Ponieważ to jest pierwsze nasze spotkanie w nowym roku, życzę Państwu pomyślności, w tym roku zdrowia i pomyślności Państwu i całemu krajowi. Witamy bardzo serdecznie naszego bardzo zasłużonego wykładowcę, pana doktora Marcina Gadochę, który jest historykiem, jest adiunktem w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu imienia Komisji Edukacji Narodowej. Zainteresowania pana doktora to jest historia społeczna i gospodarcza miast, głównie Krakowa, Lwowa i historia kulinariów. Pan doktor jest członkiem naszego towarzystwa, jest członkiem wydziału, czyli zarządu, gdzie kieruje Komisją do Spraw Młodzieży i jest naszym zasłużonym wykładowcą, a dzisiaj będzie mówił o zapomnianej kuchni krakowskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani profesor. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Cieszę się, że są tutaj osoby dzisiaj obecne na sali zgromadzeń Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Obawiałem się tego, że nikt nie przyjdzie z racji dosyć srogiego mrozu. Tak więc Państwo, którzy są na YouTubie, mają ten komfort, że mogą w ciepełku sobie siedzieć i słuchać o kuchni dawnej krakowskiej. Przepraszam, tutaj dostałem informację, że jednak bliżej do mikrofonu. Więc Państwo, co ja dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć? Ten tytuł jest trochę przewrotny. Zapomniana ze znakiem zapytania. Czy na pewno zapomniana? Myślę, że częściowo tak. Częściowo, kiedy spożywamy niektóre potrawy, to też nie wiemy, że one mają rodowód krakowski. I drodzy Państwo, nie będę dzisiaj dywagował nad tym, czym jest kuchnia krakowska, czym jest kuchnia galicyjska, tylko opowiem Państwu tym, czym jest kuchnia krakowian. Bo drodzy Państwo, to jest dosyć skomplikowane zagadnienie w kontekście kuchni krakowskiej. Jak drodzy Państwo, mamy XXI wiek, a nadal nie doczekaliśmy się profesjonalnej książki o kuchni krakowskiej. Są tylko pewne przyczynki. Mamy kuchnię krakowską z XIX wieku, natomiast dalej czekamy. Z tego co wiem, trwają już prace i mam nadzieję, że to będzie ciekawe, interesujące dzieło, które w końcu wyjaśni pewne niuanse i odpowie na to pytanie, czym tak naprawdę była ta kuchnia krakowian, czym była kuchnia krakowska. I tu się pojawia pytanie, czy ta kuchnia krakowska jest taką kuchnią naszą endemiczną, czy to jest taka kuchnia tylko i wyłącznie nasza, czy też nie. I na tym wykładzie oczywiście, drodzy Państwo, będę chciał to też częściowo wyjaśnić. No i zaproszę Państwa też na taką oczywiście tylko i wyłącznie wirtualną opowieść, jakbyśmy się mogli przenieść w dawne czasy do Krakowa. Co moglibyśmy zjeść na śniadanie, na obiad oraz na kolację. Także, drodzy Państwo, będą gotowe przepisy, będzie można z nich skorzystać. Zachęcam, drodzy Państwo, wszystkie te przepisy, które będą dzisiaj, testowałem na sobie, jak widać po moich gabarytach i nie tylko w formie takiej i wyłącznie teoretycznej, ale także i w praktycznej. I były także, drodzy Państwo, one tutaj na różnych wydarzeniach, w których także i Towarzystwo Miłośników Historii Zabytków Krakowa brało udział. Drodzy Państwo, kiedy my chcemy jako historycy Państwu opowiedzieć o kuchni, mamy dużo szczęścia w tym kontekście, drodzy Państwo, że mamy sporo różnego rodzaju materiałów, na podstawie których możemy budować pewien obraz tej kuchni dawnej. Ale drodzy Państwo, jak uczę moich studentów, z materiałami, ze źródłami, jak zwierzę. Trzeba do niego podchodzić bardzo ostrożnie i bardzo tutaj uważać na to, co jest napisane, bądź co jest narysowane, drodzy Państwo, dlatego że nie wszystko to jest prawda. Czasami, drodzy Państwo, coś się przedstawia w inny sposób i to jest naturalne. Pół biedy, drodzy Państwo, jeżeli to jest tylko i wyłącznie wynikające z błędu. Gorzej, drodzy Państwo, jeżeli autor, autorka robi to w sposób świadomy, a my musimy, drodzy Państwo, to zweryfikować. I, drodzy Państwo, mamy kilka takich obrazów dotyczących mojej ukochanej epoki, epoki nowożytnej, na podstawie której my możemy zobaczyć, jak wyglądała kuchnia, jak wyglądało wnętrze tej kuchni, jak wyglądały artefakty, które służyły do przygotowania potraw. I na przykład, drodzy Państwo, tutaj wnętrze kuchni na obrazie Dawida Teniersa Młodszego jest całkiem realnym wyobrażeniem tego, drodzy Państwo, co działo się w kuchni już po tutaj uczcie. Mamy, drodzy Państwo, fragment obrazu z kolegaty w Krośnie, Dzwon Śmierci, gdzie, drodzy Państwo, możemy zobaczyć fragmencik dotyczący właśnie tej uczty. No widzimy tutaj szlachcica już mocno zmęczonego, stół nawet całkiem suto zastawiony, drodzy Państwo. I te dwa obrazy mogą nam przybliżyć jakby tutaj i zastawę, i też produkty, które były serwowane w czasie tych uczt. Natomiast, drodzy Państwo, tutaj biesiada z Janem III Sobieskim, z moim ulubionym władcą.
Drodzy Państwo, to jest obraz, który nie do końca odpowiada rzeczywistości. Bardzo skromnie, drodzy Państwo, na tej uczcie w Jaworowie z Janem III Sobieskim. I ten obraz może, drodzy Państwo, wprowadzić nas w pewien tutaj mylny obraz tego, co jadano, w jaki sposób jadano i w jakich ilościach, drodzy Państwo. Dużo złego w kontekście naszego wyobrażenia o dawnej kuchni, o tym, czym ta dawna kuchnia jest, wprowadził film, drodzy Państwo. Na filmach, które gdzieś starają się obrazować tutaj sytuację z czasów dawnych, nie do końca, drodzy Państwo, jest to zachowane, są te realia. Z czego to wynika? To nie wynika, drodzy Państwo, ze złej woli, tylko wtedy, kiedy te filmy były kręcone, nasza wiedza w kontekście kuchni była bardzo ograniczona. Tak naprawdę dopiero działania pana profesora Jarosława Domanowskiego, a wcześniej profesora Zbigniewa Kuchowicza ruszyły całą tą maszynerię w kontekście zdobywania wiedzy o dawnej kuchni. I nasz potop, który, drodzy Państwo, był kręcony jeszcze przed tymi badaniami, drodzy Państwo, no nie mógł w pełni odpowiedzieć na to, co nasi przodkowie jedli i w jakich ilościach. Trochę lepiej, drodzy Państwo, już było wtedy, kiedy mistrz Andrzej Wajda kręcił pana Tadeusza. I uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów w kontekście odtworzenia dawnej kuchni. Drodzy Państwo, oczywiście możemy się zachwycać Mickiewiczem w kontekście tutaj różnych jego talentów. Natomiast, drodzy Państwo, ja uwielbiam Mickiewicza pod względem kulinarnym. To, co przedstawił panu Tadeuszu pod względem kulinarnym, pokazuje jego kunszt, jego wiedzę. I tutaj ja akurat cenię go przede wszystkim w tym kontekście. Bardzo dobry mam obraz z XIX wieku Aleksandra Orłowskiego przedstawiający ucztę w Radziwiłłów. To już jest wiek XIX, to już powinna być kuchnia trochę inna, bo to już zmienia się też obraz tej kuchni. To już nie będzie kuchnia dawna, to już będzie kuchnia XIX wieku, kiedy pojawią się inne smaki. Natomiast ten obraz jeszcze jest jakby zanurzony w wieku XVIII i ta kuchnia jest... Proszę Państwa, zapomniana kuchnia krakowian. Czyli jaka kuchnia, drodzy Państwo? Od razu muszę powiedzieć, że ta kuchnia nie jest nasza. Ona, drodzy Państwo, i to nie jest jakiś zarzut, to nie jest nic złego, ona, drodzy Państwo, składa się z różnych smaków. Bo zobaczymy w tej kuchni naszej dawnej, także i kuchni krakowskiej, smaki wszelakie. Zobaczymy wpływy kuchni włoskiej. I, drodzy Państwo, tutaj no, oczywiście Bona jest widoczna na obrazku, tylko, drodzy Państwo, wokół Bony narosło wiele mitów w tym kontekście, że to Borona wprowadziła nam włoszczyznę. No, wszystko byłoby dobrze, tylko, drodzy Państwo, to kiedy patrzymy na włoszczyznę semantycznie, czym ona jest, to w tej włoszczyźnie oczywiście jest kapusta włoska, ale także, drodzy Państwo, powinien być por, powinna być pietruszka, powinna być marchewka, powinien być kawałek selerka. No, drodzy Państwo, to z całym szacunkiem do naszej Bony, jeżeli kapusta włoska, to tak, ale marchewkę czy pietruszkę znaleźliśmy już dużo wcześniej. Drodzy Państwo, mamy już informacje z XIII, XIV wieku. Także Bonie dużo zawdzięczamy. Może nawet nie samej Bonie, jak Orszakowi, który przybył z Boną, bo on tutaj wprowadził, drodzy Państwo, nie tylko włoskie smaki, ale wprowadził książki włoskie. Włoskie książki kulinarne z przełomu wieku XV i XVI. To jest mistrzostwo, drodzy Państwo, w kontekście sztuki nie tylko samego jedzenia, ale też w sposób, w jaki się tutaj jadło. To już, drodzy Państwo, jest wyższa szkoła. My, drodzy Państwo, niestety dla wieku XVI nie posiadamy żadnej w pełni zachowanej książki kucharskiej dla ziem polskich. Mamy tylko w kilka stron książki, która, drodzy Państwo, nomen omen została wydrukowana w Krakowie. Nie wiemy tak naprawdę dokładnie kiedy, czy to jest lata 1540, 50, może 60, a i tak, drodzy Państwo, był to przedruk książki czeskiej. Tak naprawdę my możemy bazować, kiedy chcemy odtwarzać kuchnię dawną, w tym kuchnię krakowską, na książkach dopiero z XVII wieku, czy na Czernieckim, czy na tutaj anonimowej książce z dworu Radziwiłłów. I tyle, drodzy Państwo. W wieku XVIII mamy jedną książkę Wojciecha Wielątki, która de facto nie jest też naszą kuchnią, tylko jest dosyć sprawnym tłumaczeniem kuchni francuskiej. Także nasza wiedza w kontekście tutaj kuchni i odtwarzania tej kuchni nie jest zbyt duża. Natomiast mamy sporo materiału rozproszonego w różnego innego rodzaju aktach i na podstawie tego możemy budować swój obraz. Ale wróćmy do tej kuchni włoskiej i tego, co widzimy w tej kuchni włoskiej w naszych smakach. Kuchnia orientalna, drodzy Państwo. Nasi przodkowie uwielbiali te przyprawy i nie dlatego, drodzy Państwo, jak twierdziła jedna osoba, drodzy Państwo, że mięso śmierdziało i trzeba było sypać tyle przypraw, żeby zabić ten smród. Natomiast, drodzy Państwo, jakby odpowiedź tutaj jest i odpowiedź na to pytanie i na to twierdzenie jest dosyć banalnie proste. Nie, drodzy Państwo, mięso im nie śmierdziało z prostej przyczyny. Mięso było rarytasem. Mięso było czymś niezwykłym. Trzeba pamiętać, że w epoce nowożytnej 1/3 roku
to są posty. Kiedy to mięso się pojawia, to jest to już od święta. Trzeba o to mięso zadbać. I to mięso pojawia się często, ale pojawia się u tych warstw bardziej uprzywilejowanych. A tych uboższych, jeżeli w rodzinie chłopskiej mięso pojawiało się raz na rok albo dwa razy do roku, to już było dobrze. To kto by pozwolił sobie, drodzy Państwo, przy zdrowych zmysłach, żeby pozwolić na to, żeby to mięso się zepsuło? Tam, drodzy Państwo, nasi przodkowie sypali i pieprz, i gałkę muszkotową, i wiele innych przypraw, dlatego, drodzy Państwo, że uwielbiali ten smak właśnie pikantny, ostry. Dlaczego, drodzy Państwo? Wynika to z dwóch rzeczy. Jedna, drodzy Państwo, jest związana z teorią humoralną. Jeszcze z czasów starożytnych, kiedy tutaj głoszono, że w naszym organizmie są cztery żywioły. I żeby, drodzy Państwo, tutaj była równowaga w kontekście tych żywiołów, to trzeba, drodzy Państwo, dawkować różnego rodzaju substancje. Tak samo, drodzy Państwo, w przypadku pożywienia. Niektóre produkty są ciepłe, zimne i trzeba, drodzy Państwo, je tutaj w odpowiedni sposób przygotowywać. To na przykład dosyć dużo przypraw daje się do ryby. Nie dlatego, drodzy Państwo, żeby zabić ten smak specyficzny ryby, ale właśnie zgodnie z tą dawną teorią wygasić pewne humory, które w tej rybie są podawane. To kuchnia orientalna, kuchnia ze wschodu. Kuchnia angielska, drodzy Państwo, oczywiście no, bardzo prosta rzecz, oczywiście kuchnia związana z herbatą, ale mało osób wie, że kuchnia angielska, drodzy Państwo, to są mocne trunki, które przypływały tutaj z Londynu do Gdańska i to były mocne trunki, raki, rumy, ale także bardzo mocne piwa. To był ewenement, ponieważ w Polsce piwo było popularne, ale było niskoprocentowe, 2,5-3% maksymalnie. Kuchnia niemiecka to już czasy saskie i wprowadzenie smaku kawy na szersze tutaj pole. W tym kontekście, drodzy Państwo, że właśnie tutaj i za czasów Augusta II, a szczególnie za Augusta III, ten zwyczaj kawy i parzenia tej kawy był już tutaj wprowadzony. To nie oznacza, że Sasi go tutaj wprowadzili na tutaj na ziemię polskie, bo kawa była znana już oczywiście wcześniej. Natomiast upowszechnienie to dopiero wiek XVIII. To, co zawdzięczamy w naszej kuchni dawnej, to przez właśnie dwór saski wprowadzenie fasoli w różnej postaci. Tego wcześniej nie było na taką masową skalę. Tutaj wiek XVIII jest tutaj renesansem fasoli. No i, drodzy Państwo, kuchnia francuska. Kuchnia bardzo lekka, kiedy tutaj, drodzy Państwo, szczególnie w drugiej połowie wieku XVIII zmieniają się pewne gusta kulinarne, kiedy kuchnia ma być bardziej eteryczna, bardziej lekka, bardziej swobodna. Kiedy jemy, ale kiedy odchodzimy od stołu, odchodzimy z takim pewnym niedosytem, że moglibyśmy jeszcze zjeść, ale tak należy już przerwać, bo tutaj zmieniają się tutaj nawyki żywieniowe. No i Państwo, w tej kuchni dawnej znajdziemy, szczególnie w kuchni krakowskiej, mocne wpływy kuchni żydowskiej. Poprzez, drodzy Państwo, czy hamantasze, uszy Hamana, przez kugel, czy ciasto magagigi widoczne, drodzy Państwo, to ciemne ciasteczko na bazie maku, czy też kugel na bazie makaronu. I też zobaczymy te smaki kuchni żydowskiej w tej kuchni krakowskiej. Podsumowując, drodzy Państwo, ta kuchnia dawna krakowska, jeżeli chcielibyśmy ją określić jednym słowem, to będzie kuchnia wielu smaków, wielu rejonów. Co nie oznacza, drodzy Państwo, że nie ma niczego naszego specyficznego, coś naszego rodzimego. I o tym, drodzy Państwo, będzie w dalszej części mówić, co było takiego naszego rodzimego, nie tylko to, co było z zewnątrz, zostało zaadaptowane. Kiedy, drodzy Państwo, mówimy jeszcze o kuchni dawnej, to ta kuchnia dawna składała się z takich trzech wyznaczników. Kuchnia dawna, drodzy Państwo, wbrew obiegowym opiniom, nigdy nie ociekała tłuszczem. Jako historycy musimy opierać się, drodzy Państwo, na źródłach. W źródłach, drodzy Państwo, które przedstawiłem kilka minut temu, czyli w książkach kucharskich, ze świecą szukać wielu potraw, które są na bazie tłustego mięsa. Tłustym mięsem, drodzy Państwo, jest tylko i wyłącznie wieprzowina. W książce Czernieckiego, Compendium Folklorum, jest tylko jeden przepis, gdzie pojawia się wieprzowina w kontekście, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie jako omasty. W kuchni dworów Radziwiłłów na ponad 300 przepisów, drodzy Państwo, jest raptem kilka, gdzie pojawia się wieprzowina. Zatem co jedli nasi przodkowie w kontekście mięsa? Mięsa lekkie, wołowinę, cielęcinę, drób, ryby. Natomiast czy ta wieprzowina była jadana? Oczywiście, że była jadana. To jest te warstwy niższe, ale nie często, bo ich na to nie było stać. Także wieprzowina była znana, ale nie była spożywana na masową skalę. Kuchnia dawna była kuchnią pieprzną i kuchnią kwaśną. I to, Państwo, w kontekście tutaj tych przypraw. No i była oczywiście kuchnia, to Państwo, która łączyła smaki, ale o tym jeszcze będę mówił. Tutaj, drodzy Państwo, nie jestem przedstawicielem tych firm, ale chciałem
tutaj przybliżyć pewne wartości. Dzisiaj, drodzy Państwo, kiedy tworzymy jakieś potrawy i używamy pieprzu, to używamy go, drodzy Państwo, w niedużej ilości. Kilka szczypt, kilka zakręceń młynkiem, kilka ziarenek. Natomiast, drodzy Państwo, nasi przodkowie tutaj te potrawy sypali tego pieprzu czy innych przypraw na masową skalę. Mamy w Compendium Folklorum Stanisława Czernickiego przepis na sztukę mięsa i tam, drodzy Państwo, pojawia się informacja o dodatku 200 gramów pieprzu. Sztuka mięsa to parę kilogramów, drodzy Państwo, 2,5 do 3 kilogramy. 200 gramów. Czyli, drodzy Państwo, 10 naszych torebek i to wszystko idzie do jednej potrawy. Myślę, że dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy, zaczynamy, robimy takie rekonstrukcje i robimy to jeden do jednego, drodzy Państwo, to dla nas, dla naszych kubków smakowych, nie jest to do końca zjadliwe, nie jest to jadalne. Nasi przodkowie to uwielbiali. Myślę, że jeżeli by sprowadzić kogoś z dawnych czasów i dać mu nasze rzeczy, pewnie byłyby mdłe, niejadalne. No to tylko dla plebsu. Natomiast co ciekawe, drodzy Państwo, nawet ci najubożsi, przeglądałem inwentarze ubogiego mieszczaństwa krakowskiego z XVI, XVII, XVIII wieku. Czym było to ubogie mieszczaństwo? To były osoby, które nie posiadały domu w Krakowie, nie były właścicielami żadnej z parcel czy kamienic. Mieszkały kątem czy na cmentarzu mariackim, czy gdzieś na murach, czy wynajmowały jakąś tutaj jakąś klateczkę małą w kamienicy. I te osoby także w swoim majątku, w tych inwentarzach pośmiertnych, mają skrzynki na przyprawy korzenne. Czyli oni także chcieli poczuć się trochę lepiej. Chcieli, drodzy Państwo, poczuć tego ekskluzywizmu, bo te przyprawy były wyrazem pewnej formy ekskluzywizmu, że sypią to najbogatsi, bo my także będziemy sypali. I nie bez powodu, drodzy Państwo, w kodeksie Baltazara Beckhama z przełomu XV i XVI wieku, kiedy jest przedstawiona, drodzy Państwo, tutaj sytuacja związana z kramem kupieckim, to nie bez przypadku jest, drodzy Państwo, kram kupiecki korzenny. Ta młoda niewiasta, która podaje przyprawy jednemu z mieszczan, ma wystawione w workach właśnie tutaj przyprawy korzenne w postaci pieprzu. No i, drodzy Państwo, tutaj jeszcze mapa w kontekście tego naszego pieprzu czarnego i skąd on pochodził, w kontekście tego, że nasi przodkowie sypali ten pieprz, bo im mięso śmierdziało. Drodzy Państwo, poprzez zdrowych zmysłach pieprz, który pochodził z dalekiej Azji, sypiałby do zepsutego mięsa. No, załóżmy, że mogło się dostać w wyjątkowych sytuacjach. Natomiast generalnie sypali dużo tych przypraw, bo uwielbiali ten smak. Uwielbiali smak kwaśny, drodzy Państwo. A dlaczego ten smak kwaśny uwielbiali? Wynikało to z pragmatyzmu i też z kwestii tutaj religii. Z pragmatyzmu, drodzy Państwo, nie było lodówek, były tylko lodownie. Trzeba było wszystko kwasić. I dzisiaj, drodzy Państwo, z tej dawnej sztuki kwaszenia pozostały nam ogórki, ewentualnie kapusta. Czasem ktoś jeszcze zakisi jabłko, pomidora. Natomiast w dawnych czasach, drodzy Państwo, oczywiście w epoce nowożytnej tego pomidora raczej byśmy nie uraczyli tak tutaj zbyt często. Natomiast i agrest, i, drodzy Państwo, brukiew, i rzodkiew, co tylko dało się, drodzy Państwo, to się kwasiło, żeby zabezpieczyć to i zachować to na późniejszy czas. No i, drodzy Państwo, uwielbiano barszcz. Dzisiaj, drodzy Państwo, kiedy mówimy o barszczu i chcemy zjeść ten barszcz, to, drodzy Państwo, nie myślimy o takim barszczu. Natomiast jeżeli byśmy się przenieśli do XIX wieku czy do wieku XVIII i poprosilibyśmy na przykład mieszczanina krakowskiego o poczęstowanie nas barszczem, to raczej, drodzy Państwo, zjedlibyśmy taką zieloną zupę z prawdziwego barszczu. Dlaczego dzisiaj, drodzy Państwo, tego barszczu nie uraczymy zazwyczaj w restauracjach? No, natomiast mamy problem, drodzy Państwo, bo mamy oczywiście ten barszcz, który mocno parzy. I ten barszcz, który mocno parzy sosnowskiego i ten barszcz zwykły, kiedy są w małej fazie wzrostu, trudno odróżnić. To już musi być oko specjalistki, specjalisty, żeby, drodzy Państwo, to odróżnić. Dlatego też gdzieś odeszliśmy od tej tutaj zupy. Natomiast jeżeli, drodzy Państwo, przejechalibyśmy naszą granicę wschodnią, co w tym momencie, drodzy Państwo, oczywiście z racji wojny nie jest do końca bezpieczne i możliwe, to tam, drodzy Państwo, w kuchni wschodniej, w kuchni na przykład ukraińskiej, ten barszcz możemy zjeść. Ja ostatnio taki zielony barszcz jadłem właśnie jeszcze przed wojną na Ukrainie, także tam, drodzy Państwo, jeszcze gdzieś kultywuje się te smaki. Drodzy Państwo, łączenie smaków. Nasi przodkowie uwielbiali łączyć smaki. Kuchnia była dla nich zabawą, przyjemnością, radością i miała zaskakiwać. Łączenie smaków przeciwstawnych, słodkiego z kwaśnym, słodkiego ze słonym, z gorzkim. Bo to, drodzy Państwo, kiedy dana potrawa trafi na nasze kubki smakowe, my, drodzy Państwo, jesteśmy zaskoczeni, zastanawiamy się, co to jest, z czego to jest wykonane. I często kucharze, drodzy Państwo, bawili się ze swoimi odbiorcami, trochę nas oszukując, podając nam rybę, która de facto była potrawą mięsną, albo mięso, które wyglądało jako sztuka mięsa, natomiast było wykonane z warzyw bądź z
z ryb. Tak więc tutaj kuchnia miała być pod formą igraszki, zabawy, przyjemności, stąd te uczty trwały całkiem dużo. I po tym wstępie, drodzy Państwo, zapraszam już na menu krakowskie. Zobaczymy, czy ta kuchnia na pewno jest zapomniana. Państwo, co byśmy mogli zjeść? Państwo, na pierwsze śniadanie oczywiście no, Kraków słynął zawsze z pieczywa. I drodzy Państwo, pieczywo pachniało trochę inaczej niż to dzisiejsze. Było bardziej, drodzy Państwo, pachnące kminkiem. I drodzy Państwo, z tego dawnego smaku kminkowego mamy oczywiście serwowane przez niektóre piekarnie chleb z kminkiem, mamy bułki bośniaczki, mamy placek krzewski. Drodzy Państwo, no, znalazłem takie zdjęcie, cena 80 groszy, 85 groszy, no, z wiadomych względów już dzisiaj jest nierealna do osiągnięcia. No i oczywiście sztangielki, także oczywiście z kminkiem. Natomiast sztandarowym daniem Krakowian od drugiej połowy XIX wieku były serwowane obwarzanki, które oczywiście możemy zjeść w formie takiej zwykłej, ale z Państwa obwarzanek świetnie nadaje się do tworzenia różnego rodzaju kanapek. Czy to, drodzy Państwo, w wegetariańskich, czy też z mięsem. I taki obwarzanek, drodzy Państwo, daje nam dużo radości. Natomiast z obwarzankiem jest dosyć duży problem w Krakowie, wśród samych Krakowian, w kontekście nazewnictwa. Macie Państwo trzy produkty, które, drodzy Państwo, czasami mylnie bywają nazywane bardzo podobnie. Na środku mamy naszego poczciwego obwarzanka, który, drodzy Państwo, nazywany jest przez Krakowian i przez przyjezdnych czasami preclem albo bajglem. Ale, drodzy Państwo, precel, bajgiel, obwarzanek, trzy różne produkty. Dzisiaj na całe szczęście każdy z nich możemy nabyć, możemy posmakować. Są wykonane, drodzy Państwo, z podobnych tutaj produktów. Natomiast kwestia jest drożdży, jak długo drożdże będą pracowały w poszczególnym cieśle. Natomiast, drodzy Państwo, obwarzanek to obwarzanek. Precelek to precelek, bajgiel to bajgiel. Państwo, obwarzanek ma swoją tradycję już z XIV wieku. Był najpierw takim towarem luksusowym, spożywanym tylko i wyłącznie w okresie Wielkiego Postu. Potem przeniesiono to na dni inne postne, czyli na 1/3 roku obrzędowego. Dopiero od drugiej połowy XIX wieku obwarzanek był już takim produktem codziennego smakowania. Wcześniej, drodzy Państwo, produkt elitarny. Precelek, drodzy Państwo, mniej więcej działa w tym samym czasie. Natomiast pierwsze jakieś poświadczenia źródłowe mamy dopiero z XVI wieku. Bajgiel, drodzy Państwo, to pieczywo żydowskie, Żydów kazimierskich i pierwsze wzmianki mamy z końca XVI wieku, że piekarze żydowscy tego bajgla kazimierskiego wypiekają. Natomiast Państwo, dzięki Ignacemu Kligerowi, ale także i innym osobom, mamy też wyobrażenie, jak te obwarzanki wyglądały. Te obwarzanki z XIX wieku czy z wieku XX były trochę cieńsze. Na pewno nie były tak grube, jak niektóre piekarnie, drodzy Państwo, chcą nam serwować. Natomiast w tym momencie, drodzy Państwo, jest raptem 7-8 piekarni, które ma prawo wypiekać oryginalnego obwarzanka krakowskiego. Bo obwarzanki, drodzy Państwo, są na całym świecie. Zobaczymy je w Chinach, zobaczymy je w Hiszpanii, zobaczymy je na Ukrainie, zobaczymy, drodzy Państwo, je w Turcji. Natomiast nasz obwarzanek jest jeden, jedyny, specyficzny. Jest obwarzankiem krakowskim, także jest naszym takim dobrym kulinarnym. Natomiast mamy też inne dobra kulinarne. Jeżeli mielibyśmy, drodzy Państwo, posmakować coś w kontekście tego śniadania krakowskiego, to, drodzy Państwo, dobrze by było posmakować chleba prądnickiego. Ten chleb prądnicki, drodzy Państwo, jest poświadczony źródłowo już od XIV wieku, czyli całkiem też spora historia. Słynął, drodzy Państwo, z tego, że był wielki. Bochny mogły nawet ważyć po kilkanaście kilogramów. I co jeszcze było ważne w kontekście, drodzy Państwo, produkcji tego chleba, ten chleb wytrzymywał dosyć długi czas, nie czerstwiał, nie pleśniał, był świetnym pieczywem w kontekście tutaj podróży. Mamy informacje choćby nawet z XIX wieku, kiedy, drodzy Państwo, tutaj niejaki Grotkus wybiera się z Ambrożem Gragowskim na wyprawę do Wiednia i jeden z pomocników zabiera właśnie bochny chleba prądnickiego tutaj do Austrii, bo tam pieczywo jest droższe, natomiast to ten prądnicki wytrzyma i będzie tutaj służył właśnie peregrynatom w czasie wyprawy. Mamy kilka obrazów z XIX wieku obrazujących właśnie, jak ten chleb się przedstawiał i kto go sprzedawał. Tu mamy prądniczanina, tu mamy też prądniczanina, tu mamy akwafortę Kisielińskiego, mamy niewiastę sprzedającą te bochny i widzimy, drodzy Państwo, no, całkiem potężne te bochny. Natomiast to, drodzy Państwo, ilustracja taka trochę fejkowa, mówił językiem XXI wieku, nieprawdziwa. Aż tak wielkich bochnów, jak widzimy na tej widokówce z Muzeum Chleba w Radziąkowie, nie było. Natomiast tutaj, drodzy Państwo, tutaj no,
artysta trochę puścił wodze fantazji i ten bochen no zbyt potężny. Myślę, że jak liczyliśmy to zwycięstwo z piekarzami, musiałby przy takich gabarytach ważyć ponad 20 kilo. To już do zwycięstwa zaczyna być pewien problem, gdzie taki piec znaleźć, żeby taki duży bochen chleba sadzić, ale wypiec go, drodzy Państwo, żeby on był w pełni wypieczony. W Krakowie, drodzy Państwo, ten chleb pronicki, jak był dostarczany, można było go zobaczyć, drodzy Państwo. No, dzisiaj sanepid, drodzy Państwo, by ręce załamywał, widząc taki obrazek, gdzie, drodzy Państwo, pieczywo gdzieś na ziemi leży w koszu, warunki higieniczne nie zachowane. Natomiast to była stała praktyka. Natomiast chleb pronicki można było posmakować, drodzy Państwo, vis-a-vis Teatru Słowackiego. Były stragi, były miejsca, gdzie właśnie ten chleb pronicki można było posmakować. Ignacy Krieger też przedstawił tutaj mężczyznę z koszem właśnie pełnym chleba pronickiego. Drodzy Państwo, to było dosyć trudne, że tak powiem, zadanie dla tego mężczyzny, ponieważ jeden bochen, załóżmy, że waży jakieś 12 kg. Policzmy szybciutko, ile tych bochnów jest, tak więc przeniesienie tego z Prądnika do Krakowa no, wymagało ogromnej tutaj siły i samozaparcia tego mieszkańca Prądnika. Chleb prądnicki, drodzy Państwo, w 2023 jako jedyny chleb z Polski trafił do Taste Atlas na miejsce 46. I to jest jedyne właśnie nasze pieczywo, nasze dobro w tym kontekście, że jest też chwalone na świecie i świat zna właśnie nasze pieczywo. Czym moglibyśmy, drodzy Państwo, jeszcze zjeść na się śniadanie? Moglibyśmy, drodzy Państwo, posmakować to z kukiełką lisiecką. Natomiast, drodzy Państwo, jedna z najsłynniejszych piekarni lisieckich po ponad 100 latach, drodzy Państwo, w grudniu 2023 niestety przestała istnieć. Ani wojny, drodzy Państwo, ani inne sytuacje je nie zniszczyły, jak sytuacja tutaj gospodarcza, tak więc ze smutkiem o tym mówię, ponieważ tutaj już prawdziwych, takich dobrych kukiełek z tej piekarni niestety nie zjemy. Jeszcze w listopadzie, drodzy Państwo, mieliśmy warsztaty kulinarne i jeszcze tą kukiełkę mogliśmy smakować, natomiast teraz już niestety tego nie będzie. Do tej kukiełki, drodzy Państwo, moglibyśmy zjeść do chleba prynickiego kiszkę, drodzy Państwo, i Wojciech Kossak był miłośnikiem tej kiszki krakowskiej, nie kaszanki, drodzy Państwo. W Krakowie mówimy kiszka i, drodzy Państwo, mamy tutaj w opowieści, jak Kossak był łapczywy na tą kiszkę. No i, drodzy Państwo, mamy informację, że w jednej sytuacji pożarł ją wraz z patykiem, z tak zwanym flokiem. Tutaj, drodzy Państwo, ten flok jak wygląda. Drodzy Państwo, nie wiem, jak jego tutaj układ pokarmowy poradził sobie z tym flokiem, natomiast no, taką informację mamy. Drugi raz, drodzy Państwo, Kossak udał się do spowiedzi z racji tego swojego obżarstwa. No i tutaj ksiądz, który go spowiadał, kiedy dowiedział się, od kogo jest ta kilka, była od Chachlowskiego, jednego z najlepszych masażu rzeźników z Piasków Wielkich, dostał odpuszczenie, że on też zna te tutaj produkty i tą kiszkę to tutaj nie zgrzeszył, bo tutaj ta kiszka warta jest grzechu. Bardzo dobrą, drodzy Państwo, kiełbasę też z rodowodem z dawnej kuchni krakowskiej, jest kiełbasa piaszczeńska. Świetna kiełbasa, drodzy Państwo, o bardzo wysokiej zawartości mięsa w mięsie. Tutaj, drodzy Państwo, ponad 90% mięsa pierwszej klasy jest w tej kiełbasie piaszczeńskiej. Natomiast sekret, drodzy Państwo, polega tym, że mięso, zanim zostanie tutaj wprowadzone do tej kiełbasy, jest moczone w specjalnej zalewie ziołowej, która nadaje specjalnego, takiego specyficznego aromatu tej kiełbasie piaszczańskiej. Bardzo popularna, drodzy Państwo, jest też tutaj w naszej kuchni sucha krakowska. Ona jest trochę gorszej jakości, ponieważ tylko 65% mięsa pierwszej klasy jest w tej suchej kiełbasie krakowskiej. Natomiast nie tak dawno, drodzy Państwo, jeszcze przed 89, no, ta kiełbasa krakowska sucha była jednym z takich towarów eksportowych, była pewnym rarytasem w kontekście też dawnej kuchni tej krakowskiej. Drodzy Państwo, do takich wędlin nasi przodkowie używali musztardy. Drodzy Państwo, mamy to szczęście, że w Krakowie istnieje firma, też z nią nie jestem, drodzy Państwo, związany, natomiast dlaczego o niej mówię, drodzy Państwo, bo są tylko trzy firmy w całej Europie, które produkują musztardę na oryginalnych recepturach z XIX wieku, na zimno. Stąd, drodzy Państwo, te musztardy nie mają zbyt dużej do tego terminu przydatności, bo nie są pasteryzowane i one są tutaj przygotowane w temperaturze 60 stopni, natomiast są przygotowane właśnie na podstawie tych receptur z XIX wieku bez żadnych konserwantów. Muzeum Krakowa, drodzy Państwo, kilka lat temu wydało broszurę i też była świetna wystawa w Domku Zwierzynieckim, właśnie przedstawiającą tą fabrykę octów, napisów i przede wszystkim musztard. No i dzisiaj, drodzy Państwo, te musztardy są.
Oczywiście zmieniają się oczywiście etykiety, natomiast znacie Państwo tą dobrze musztardę, ona tutaj wśród mieszkańców Krakowa jest bardzo popularna. Na to śniadanie, drodzy Państwo, moglibyśmy też sobie zaserwować awanturkę bądź pastę Liptauer. Z pastą Liptauer, drodzy Państwo, jest dosyć duży problem, bo wiele nacji tutaj upomina się o tą pastę Liptauer. Sama pasta, no, zgodnie ze źródłami, drodzy Państwo, jest oczywiście z Liptowa, czyli na Słowacji, natomiast do tej pasty przyznają się i Węgrzy, i Włosi, drodzy Państwo, poniekąd też trochę i Polacy. Natomiast pasta Liptauer często gościła na tutaj stołach Krakowian. I, drodzy Państwo, proszę bardzo, tu przykład na tą pastę. Dokładny przepis, drodzy Państwo, sprawdzony przeze mnie, przetestowany, drodzy Państwo, co jest istotne, żeby mieć, drodzy Państwo, ser. Jeżeli nie ma bryndzy, drodzy Państwo, ona byłaby najlepsza, to jakiś inny twaróg, ale od tutaj zawartości tłuszczu minimum 20%, żeby tutaj, drodzy Państwo, gdzieś ten smak był zachowany. Co jest istotne, tutaj musi być kminek. Musi być kminek, żeby gdzieś ten smak kminkowy Krakowa poczuć w tej paście Liptauer. Jeżeli, drodzy Państwo, ktoś na śniadanie nie lubi ani mięsa, ani, drodzy Państwo, nie lubi tutaj takiego twarogu w formie surowej, to, drodzy Państwo, pani Ewa Wachowicz odtworzyła przepis na małdrzyki krakowskie, na bardzo prostą, drodzy Państwo, bo ta kuchnia krakowska jest kuchnią bardzo prostą, bardzo tanią w użytkowaniu. I, drodzy Państwo, z pół kilograma sera, z jednego jajka, z jednego żółka, drodzy Państwo, możemy zrobić pyszne tutaj takie placuszki serowe właśnie na śniadanie, które, drodzy Państwo, są pożywne, są wysokoenergetyczne, a jeżeli, drodzy Państwo, dodamy jeszcze tutaj trochę jakiegoś miodu bądź konfitury, to, drodzy Państwo, też urozmaicą nasz smak. Drodzy Państwo, jeżeli byśmy właśnie przenieśli się do XIX czy XX wieku i nie za bardzo by nam się chciało zrobić to śniadanie, to moglibyśmy się udać na przykład do Hawełki na pyszne śniadanie, bo tam, drodzy Państwo, między innymi u Hawełki czy innych tutaj sprzedawców i dostarczycieli towarów kolonialnych były, drodzy Państwo, organizowane tak zwane handelki. W tych handelkach, drodzy Państwo, można było zastać specjalne pokoje na śniadania i w tych lokalach śniadaniowych, drodzy Państwo, one działały od godziny 8 do północy. Można było posmakować, drodzy Państwo, takich ogromnych kanapek. Dzisiaj, drodzy Państwo, byśmy to nazwali sandwichami, natomiast one były ogromne, były potężne, do których dodawano właśnie różnego rodzaju wędliny, ale też, drodzy Państwo, były pasty warzywne. Z tym, drodzy Państwo, tutaj słynął właśnie ten handelek u Hawełki, ale także i u innych. Drodzy Państwo, Kraków pachniał kminkiem i ten kmin, drodzy Państwo, był podawany do śniadania, ale mógł być także serwowany do zupy. I tutaj, drodzy Państwo, jest pewien problem, bo dzisiaj Kraków, mówię to ze smutkiem, jako mieszkaniec tego miasta i także czasami osoba, która delektuje się różnymi smakami, już nie czuje tego zapachu kminkowego, bo ten zapach kminkowy jest zamieniony na zapach kminu rzymskiego. Niby to samo, drodzy Państwo, ale nie do końca. Nasz kminek zwyczajny, macie go Państwo w prezentacji, jest rośliną z gatunku roślin selerowatych. Czas wegetacji to 2 lata. Natomiast, drodzy Państwo, kumin rzymski jest bardzo podobną rośliną, natomiast jest całkiem inny aromat. Czas wegetacji to tylko 1 rok i, drodzy Państwo, no jest bardziej intensywny, jest bardziej specyficzny. Natomiast jeżeli chcemy zrobić taką prawdziwą zupę kminkową, to, drodzy Państwo, musi być to jednak na kminku. Antoni Testar, znakomity kucharz, trochę zapomniany, autor kuchni polsko-francuskiej, który działał w Krzeszowicach, przygotował, drodzy Państwo, przepis na zupę kminkową, taką jarską, bez mięsa. Natomiast można, drodzy Państwo, to tutaj tą zupę kminkową wzbogacić także kawałkiem wołowiny. Tutaj oczywiście żadnej wieprzowiny, wołowina ewentualnie drób, ale wołowina by była najlepsza w kontekście właśnie dodania do tej zupy kminkowej. Także zupa kminkowa była nieodzownym smakiem właśnie w domach krakowskich w dawnej kuchni. Co byśmy mogli jeszcze posmakować, drodzy Państwo? Oczywiście barszcz czerwony, krakowski. Jest to produkt, drodzy Państwo, nie tylko znany już w kuchni XIX wieku, natomiast jest to też produkt, który jest chroniony, jest zgłoszony na listę produktów tradycyjnych tego dziedzictwa kulinarnego Krakowa i Małopolski. Moglibyśmy posmakować żurku krakowskiego, drodzy Państwo, który jeszcze czasami pojawia się na starym kleparzu. Także produkt, drodzy Państwo, certyfikowany, także zgłoszony do tego dziedzictwa kulinarnego, do produktów tradycyjnych. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli ktoś by chciał zrobić sobie żurek krakowski metodą, drodzy Państwo, taką tradycyjną, to mamy przepis z Archiwum Narodowego w Krakowie, drodzy Państwo, gdzie mamy tutaj dokładny przepis, jak zrobić sobie taki żurek
w domu. Jeżeli to Państwu nie uda się tutaj kupić chleb prolnicki, to może być coś innego w postaci, drodzy Państwo, chleba krakowskiego, ale koniecznie z kminkiem. Kilka dni, drodzy Państwo, i zakwas mamy gotowy. O tym, drodzy Państwo, no hulaj dusza, piekła nie ma. Nawet można i kiełbaskę dodać i coś innego. Drodzy Państwo, z Krakowem nieodzownie związana jest maczanka krakowska. My, drodzy Państwo, jako towarzystwo i też mój Instytut Historii Archiwistyki, Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych, też Rzemiosłów Spożywczych i kilka innych instytucji zrobiliśmy warsztaty kulinarne dla studentów. I tam, drodzy Państwo, przygotowaliśmy maczankę krakowską, ale maczankę krakowską krakowską, a nie to, drodzy Państwo, co czasami udaje maczankę krakowską. Naszym głównym dowodzącym był kuchmistrz Leszek Kawa, któremu do dzisiaj jestem dozgonnie wdzięczny i serdecznie go pozdrawiam, jeżeli ewentualnie ogląda tą transmisję. Macie go Państwo na zdjęciu. Przygotował dla nas właśnie taką prawdziwą maczankę krakowską i zgodził się, drodzy Państwo, także udostępnić przepis, który, zobaczcie, drodzy Państwo, jest bardzo prosty, bo tak jak mówiłem, kuchnia krakowska, drodzy Państwo, była prosta i tania. Drodzy Państwo, nie ma jakichś dużych wydatków w kontekście tej maczanki krakowskiej, ale kminek, zobaczę, co Państwo, musi być. Co jest istotne, drodzy Państwo, w niektórych przepisach pojawia się schab. Oczywiście schab może być, ale schab, drodzy Państwo, ma jedną wadę. Przy dłuższym tutaj obróbce termicznej on, drodzy Państwo, już staje się nie taki elastyczny. Zaczyna być suchy, zaczyna być wirowaty, natomiast tutaj karkówka jest gorszym mięsem. Ale, drodzy Państwo, ma tego tłuszczu naturalnego, też jest tutaj, daje nam inną możliwość, inną fakturę mięsa. Co jest istotne, drodzy Państwo, ten karczek musi być, drodzy Państwo, koszerowany przez 24 godziny w zimnej wodzie, żeby, drodzy Państwo, tutaj jeszcze wyciągnąć z niego w krew i dopiero wtedy po takim koszerowaniu można dopiero ten karczek wypiekać. Co jest istotne właśnie? Są różne modyfikacje. Niektóre przepisy mówią o bułce kajzerce. Może być. Natomiast lepsza, drodzy Państwo, jest zwykła. Zwykła bułka wodna, pszenna. Ona świetnie, drodzy Państwo, tutaj komponuje się z tym sosem i samą maczanką. No i, drodzy Państwo, z wielkim smutkiem mówię, bo teraz jest trudno w Krakowie zjeść prawdziwą maczankę. Natomiast mamy wiele różnych wariacji, różnych wariantów. I świetnie, drodzy Państwo, bo kuchnia polega także na zmianach i na pewnych modyfikacjach. Tego, drodzy Państwo, powinniśmy mieć jedną świadomość. Powinniśmy dbać o tradycję. Jeżeli maczanka krakowska, to ona musi spełnić określone normy. Jeżeli ktoś chce zrobić inną maczankę, drodzy Państwo, na przykład zrobi maczankę wege, ma do tego pełne prawo, ale niech nie nazywa tego maczanką krakowską. Jeżeli robi tą maczankę i daje mięso szarpane, nie wiadomo z czego i skąd, ma do tego pełne prawo, ale niech nie nazywa tego maczanką krakowską. Jeżeli ma być maczanka krakowska, to musi być kawał mięsa, kawał kartkówki, a nie coś, co, drodzy Państwo, jest albo gulaszem, albo coś, co jest jakby tylko maczankopodobnym wyrobem. Drodzy Państwo, na dawnych stołach posmakowalibyśmy karpia. No karp, drodzy Państwo, jest bardzo popularny, ale mało pamięta osób, że, drodzy Państwo, mamy karpia po krakowsku. I to, co pojawia się w tym po krakowsku, bo z tego też słynęła kuchnia dawna krakowska, to jest kasza. Kasza gryczana, ale nie palona, tylko ta właśnie biała kasza. Ona, drodzy Państwo, lepiej tutaj nam komponuje się w smakach i nie daje tego specyficznego posmaku. No i, drodzy Państwo, taki karp po krakowsku wygląda na przykład. Natomiast Leszek Kawa, kuchmistrz, też proponuje karpia czarnego po krakowsku. I tutaj, drodzy Państwo, za chwilkę też udostępnił nam przepis na tego karpia. Bardzo prosty. Co jest istotne, potrzebne są pierniki, żeby, drodzy Państwo, też dodać do tego przepisu. Przepis, drodzy Państwo, jest dawny. Natomiast tutaj, drodzy Państwo, ten miodownik, no to właśnie chodzi o tradycyjny piernik, żeby tutaj dodać tego i posmaku, i tego koloru. Jeżeli, drodzy Państwo, mamy też i taką możliwość, na ten obiad możemy zjeść sobie kaczkę po krakowsku. Dlaczego kaczka po krakowsku, drodzy Państwo? Ano dlatego, że żadnej niespodzianki nie ma, drodzy Państwo. Pojawia nam się kasza gryczana, ale znowu sugeruję, drodzy Państwo, lepsza niepalona. Drodzy Państwo, tyle już mieliśmy tutaj mięsa, to teraz coś warzywnego. No i właśnie coś naszego. Ja już kiedyś o tym opowiadałem, Państwo, gołąbik krakowski. Była, drodzy Państwo, tutaj to roślinka bardzo popularna w XIX czy w XX wieku. Natomiast, drodzy Państwo, była próba odnowy tej produkcji, tego gołąbika krakowskiego, niestety nieudana. Także dzisiaj niestety nie kupimy tego gołąbika krakowskiego i na kleparzu, nie kupimy go, drodzy Państwo, nie zjemy go w restauracjach krakowskich. Natomiast, drodzy Państwo, świetnie pasuje, świetnie komponuje się, drodzy Państwo, czy surowy w sałatkach, czy, drodzy Państwo, poddane obróbce termicznej w zupach, czy też, drodzy Państwo, tak jak tutaj Leszek Kawa prezentuje, kiszony. I, drodzy Państwo, ten kiszony rewelacyjny.
To jest moje subiektywne zdanie, to Państwo, ale lepszy niż ogórek. To jest Państwo próbki z delikatną taką nutą w gorzkości, to jest Państwo, ale jest pewną kwintesencją właśnie łączenia smaku. Gdzie teraz Państwo mamy ten smak roślinny, mamy smak gorzki, mamy smak kwaśny. Tutaj no, w tej sałacie krakowskiej, w tym dawnym głąbiku krakowskim, drodzy Państwo, się to pojawia. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że kiedyś uda się tego głąbika krakowskiego jeszcze, drodzy Państwo, odtworzyć. No i Państwo, deser, bo już zbliżamy się ku końcowi naszego wykładu i też ostatnia rzecz. No, drodzy Państwo, zacznijmy od owoców. Co moglibyśmy zjeść? Moglibyśmy zjeść prawdziwą śliwkę. Śliwkę wędzoną, suszką ceklońską. Teraz Państwo zachowuje ten dawny smak. I też ten właśnie łączenie smaków i też smaki przeciwstawne. Mamy smak kwaśny, słodki, wędzony, drodzy Państwo. My też, drodzy Państwo, możemy zrobić tą suszkę sekrońską trochę na sposób staropolski z imbirem, z migdałkiem, z brązowym cukrem. Wtedy, drodzy Państwo, już mamy ferię smaków na języku, kiedy, drodzy Państwo, zrobimy to suszką sekrońską. Przy kalifornijskiej, drodzy Państwo, to nie wychodzi, bo ona, drodzy Państwo, ma jeden swój smak słodki. Natomiast suszka sekrońska ma różne smaki, kiedy ją delektujemy. Więc Państwo, nasi uwielbiali przodkowie jabłka. Mamy raciechowice, mamy łącko, tak więc tutaj te jabłka były. Były właśnie elementami strucla, bo strucle, drodzy Państwo, to nasze takie endemiczne, nasze tutaj krakowskie smaki w kontekście, drodzy Państwo, i kołaczy, i krepli. No właśnie, drodzy Państwo, no, kreple znane są nam w XVI wieku, natomiast to nazwa oczywiście nawiązująca do tych przybyszów z Niemiec, którzy budowali Kraków, natomiast kreple to nic innego, drodzy Państwo, jak pączki. I Kraków ma swój produkt, drodzy Państwo, który staramy się, drodzy Państwo, wypromować, przypomnieć o nim, drodzy Państwo, bo on był znany. Natomiast z niewiadomego powodu zniknął nam gdzieś i nie jest nazywany pączkiem krakowskim. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, drodzy Państwo, zjeść takiego prawdziwego, pewnie jemy je, ale zapominamy właśnie w tym kontekście, że jemy czasami coś, co jest nasze. Nasze własne, specyficzne krakowskie, tego pączka usmażonego na smalcu, drodzy Państwo, z tą widoczną oponką, drodzy Państwo, posypanego cukrem pudrem i oczywiście nadziewanego tutaj konfiturą z róży obowiązkowo. I tak, drodzy Państwo, mamy takiego pączka krakowskiego, a za niedługo, drodzy Państwo, 24 stycznia Fundacja Promocji Wyrobów Rzemieślniczych właśnie przygotowuje pierwsze święto pączka krakowskiego, żeby przypomnieć krakowianom, że taki rarytas, drodzy Państwo, mamy w karnawale, bo przecież za niedługo mamy też i tłusty czwartek. To, co moglibyśmy zjeść na deser, drodzy Państwo, to w Krakowie to sernik krakowski z kratką, koniecznie z kratką, bo ta kratka, drodzy Państwo, miała symbolizować to, że Kraków był pod zaborami, że był pod niewolą, dlatego, drodzy Państwo, ta krateczka się pojawiała. Jeżeli byśmy chcieli posmakować jeszcze tutaj tej dawnej kuchni krakowskiej, tych słodkości, to, drodzy Państwo, potrzebna jest babka grosikowa królowej Anny, a raczej bym powiedział króla Anny, z dużą miłością bakali, ale znowu kaszka, drodzy Państwo, kaszka krakowska, która, drodzy Państwo, znajduje się. I z tych słodkości, drodzy Państwo, żeby też tutaj pokazać te wpływy inne, mamy, drodzy Państwo, uszy hamana, czyli hamantasze, gdzieś właśnie pojawiające się nam z kuchni żydowskiej. I, drodzy Państwo, kuchnia austriacka, dzisiaj jeszcze nie wspominana. No oczywiście mamy naszego Kischingera i, drodzy Państwo, nie przekładanego znanym smarowidłem o smaku orzechów laskowych i czekolady. Drodzy Państwo, tylko tu macie, proszę Państwa, przepis także sprawdzony. Jeżeli chcielibyście Państwo zrobić sobie tego prawdziwego Kischingera krakowskiego, to proszę bardzo, drodzy Państwo, jest tutaj podany przepis i zachęcam, testowałem, bardzo dobrze to smakuje, tylko trzeba pamiętać o kaloriach. Tort Saszera, drodzy Państwo, pychota, drodzy Państwo, goszcząca w kawiarniach, a w cukierniach krakowskich w XIX stuleciu, a także i w XX. Drodzy Państwo, Kraków jest specyficznym miejscem. To jest jedyne miejsce, drodzy Państwo, gdzie trachla jest określeniem, drodzy Państwo, dla poju, ale także i butelki. Jeżeli pojechalibyśmy, drodzy Państwo, nie wiem, do Poznania, do Warszawy i powiedzielibyśmy krachla i osoba, z którą rozmawiałam, no, miałaby jeszcze taką wiedzę na ten temat, to raczej chodziłoby jej, drodzy Państwo, właśnie o butelkę. Natomiast u nas, drodzy Państwo, ta krachla była tutaj orężadą, lemoniadą. Moglibyśmy się tego napić właśnie, żeby już po obfitym posiłku sobie troszkę posmakować coś innego. Natomiast, drodzy Państwo, nasi przodkowie uwielbiali kawę. Kawa, drodzy Państwo, była dosyć często podawana, tak więc te kawiarnie krakowskie były tutaj pełne różnego rodzaju kaw i smaków, ale co ciekawe, drodzy Państwo, była też podawana herbata. Samowar, który tutaj się pojawia, drodzy Państwo, nie jest przypadkowy, ponieważ, drodzy Państwo, mamy przepis na herbatę po krakowsku z XIX wieku. Mamy z całym opisem, drodzy Państwo, dokładnym, jak to podać, co podać. Natomiast co jest konieczne? Ta herbata musiała być podana z samowaru. Dzisiaj, drodzy Państwo, ten samowar bardziej kojarzy nam się z kuchnią wschodnią, z kuchnią ukraińską, białoruską, rosyjską. Natomiast, drodzy Państwo, u nas także ten
ten samowar był używany, szczególnie wiedząc Państwo, że mieliśmy świetną fabrykę, pierwszą fabrykę krajową wyrobów platerowanych Jakubowskiego i Jara i tam, drodzy Państwo, mamy informację z końca XIX wieku, że powstał innowacyjny samowar lampowy, a to dwa inne wyroby, drodzy Państwo, właśnie z fabryki Jakubowskiego i Jara. Patrzę na zegarek, drodzy Państwo, 18. To co ja mogę powiedzieć Państwu? Bardzo dziękuję i smacznego. Bardzo dziękuję. Teraz trudno nam będzie doczekać do jakiejś kolacji czy podwieczorków po tych wszystkich prezentacjach. Bardzo dziękujemy panie doktorze, że pan to rzeczywiście wspaniale przygotował z prezentacjami smakowitymi. Tylko rzeczywiście ta kuchnia jest bardzo mocno przyprawiona kminkiem i trochę tłusta, nie chcę pana... No tak, oczywiście tak, ale musi to już teraz, no tak, już teraz preferujemy takie raczej delikatne, wegetariańskie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do pana doktora, który jest ekspertem? Nie czuję się ekspertem, cały czas się uczę. No, przynajmniej krakowskich... Tak, uczę się cały czas tej krakowskiej kuchni. Tak, ale to już poza kamerami to oczywiście tak, to oczywiście tak, natomiast to już tak, to jest kilka takich tak, oczywiście, proszę. Jest można troszeczkę tak tego, tak, akurat pan doktor wymienił tutaj sadełkę i te jako bary śniadankowe też. I właśnie chcę powiedzieć, że około 100 lat temu na przełomie XIX i XX wieku to były bardzo modne bary śniadankowe i dzisiaj można by było powiedzieć, że McDonald's jak gdyby zmałpował. Dokładnie tak. No tutaj już trochę się odsłonię. Ja pochodzę z takiej rodziny krakowskiej restauratorów, których już dzisiaj nie ma. Ostatnio restauracji w Brazianek prowadził rynek krepacki 5, Warszawa 12. Jest kilku, na przykład w Rosji, w kalendarzu na 1893 rok, gdzie zapraszam, tam są też takie piękne aforyzmy, gdzie jeśli pójdziesz tam, gdzie pan Wincenty Dydaś to podaje smacznie, niewiele wydasz, takie były różne, a znowu brat dziadka prowadził Floriańska 55 i jest w rocznikach reklama, sary śniadankowe. W tej chwili rynek Floriańska 55 to jest McDonald's. Natomiast ja się pytałem mojego taty i też tutaj na kleparzu to się nazywał automat. Ja zapytałem, na czym ten automat polegał. No kelner przygotowywał kanapkę. Tam było dużo tych różnych składników, bo to były na wzór wiedeński. Tak, takie ogromne piramidy. Tak. I to do pod jednego regału wkładał serwetkę. McDonald dołożył do tego pudełko. Dokładnie tak. Także tutaj nic nowego. Chcę tylko jeszcze tylko dodać, że czas okres od tam 1890 roku zakończył się w 1848 roku, gdzie tak jak z ustawy prywatyzowano słynna 50 hektarów, 50 zatrudnionych szły z ustawy, a małych się wykańczało domiarami i po śmierci mojego pradziadka w 1944 roku jeszcze pradziadka prowadził do 1948 roku na chlebarzu, a ja już jako student chodziłem tam do baru mlecznego na leniwe z masłem. I tak się zakończyła sprawa. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję za tą opowieść. A jeszcze taki prowadził Lubicz 2, Pawia 1. Ja szukam tej kamienicy, nie ma w tej chwili, bo Pałac Wojskowiców jest 4. I reklama z 1890 roku, gdzie zaprasza do kawiarni, restauracji i mleczarni, że mleczarnie też były modne, gdzie świeże mleko i potrawy na świeżym maśle. Bardzo panu dziękuję za tą uwagę. Czy duża różnica była między kuchnią krakowską, a słowacką, galicyjską, czy dużo to... Tak. Tak, już wytłumaczę. Oczywiście, że tak, ta kuchnia galicyjska jest czymś innym niż kuchnia krakowska. Tak, no, kuchnia galicyjska jest kuchnią wielu narodów. Z Państwem, Galicja zamieszkiwało kilkanaście różnych nacji. Dokładnie, tu są Austro-Węgry, tak więc tutaj te smaki, które pojawiały się w kuchni galicyjskiej, są jeszcze bardziej zróżnicowane. Niektórzy stawiają czasami znak równości, że to bardzo podobna ta kuchnia krakowska. Diabeł tkwi w szczegółach i w pewnych niuansach. Kuchnia galicyjska jest bardziej bogata w smaki.
bo tutaj mamy ich właśnie smaki z głębokiego południa. Węgry przecież mamy, Austrię, mamy wschód, kuchnia łemkowska, bojkowska, kuculska, gdzieś te elementy pojawiają się. Pojawia się mama łyga, która do Państwa jest nazywana dzisiaj polentą. Słusznie, niesłusznie, ja bardziej wolę tą nazwę mama łyga. Natomiast ona była bogatsza w kontekście smaku i bardziej była różnorodna w kontekście właśnie tutaj tych smaków. Także galicyjsko jest w kontekście kuchni krakowskiej. Można by powiedzieć, że ta kuchnia galicyjska, kuchnia krakowska wchodzi w kuchnię galicyjską. Jest czymś mniejszym, bardziej takim subtelnym, zamkniętym. Kuchnia galicyjska jest czymś większym, z większą ilością smaków, z większą różnorodnością. Szczególnie właśnie z tym dziedzictwem kuchni austro-węgierskiej. Ja chciałam zapytać, może nie w sensie komercyjnym, chciałam pana prosić, czy pan może polecić jakiś adres, nie będzie to reklama, tylko zadanie badawcze, czy możemy gdzieś pójść i rzeczywiście spróbować prawdziwej kuchni krakowskiej. Znaczy, przynajmniej Państwa, parę dań. Drodzy Państwo, każdy ma swoje smaki i drodzy Państwo, oczywiście od razu mówię, nie jestem związany z tym miejscem. Czasem tam się pojawiam, czasem zabieram moich gości, którzy gdzieś przybywają. Do mnie proszę mnie, żeby coś zjeść dawnego. Albo gotuję im sam, to lubię najbardziej. Natomiast proszę Państwa, jak już mam gdzieś posmakować tej takiej kuchni dawnej, z takim sztytem krakowskim, to zapraszam do restauracji cechowej. Cechowa? Do Cechowa, drodzy Państwo. Tam mogę zjeść, drodzy Państwo, jeżeli chcę zjeść na przykład maczankę, to tylko do Cechowa. Ulica Jagiellońska. Tak, to jest no, przy siedzibie izby, tak więc tam jest ta kuchnia dawna. Jeszcze ten dawny smak. Dawna maczanka, dawny śledzik, drodzy Państwo, ciasteczka, to, proszę, też tak, więc tutaj to jest ten smak dawnej kuchni, tak, więc jest wiele miejsc, tylko natomiast wiele, mówię to ze smutkiem, wiele restauracji nadużywa słowa kuchnia krakowska, kuchnia galicyjska, kuchnia dawna, nie mając, drodzy Państwo, tutaj nic z tym wspólnego, niestety. Ja mam jeszcze jedno pytanie, tutaj nie wiem, czy może Państwo pytanie. Nie ma złych pytań. Sytuacja w kursie tego PRL-u, kuchni krakowskiej, czy była jakaś specyfika, czy jakaś, czy coś straciliśmy, coś przyjęliśmy, czy jak to wyglądało w sumie? Czy, bo to wiadomo, też ten okres był 40 lat. Ja nie czuję się. Już mówię, ja nie czuję się ekspertem w kuchni PRL-u. W tym momencie na mojej uczelni powstaje praca magisterska właśnie dotycząca kuchni też w kontekście tej świątecznym. Nie tak dawno też powstała świetna praca właśnie na podstawie prasy kupiecej przyjaciółki, też znakomita praca magisterska, jednej z naszych świetnych, tej wybitnych studentek. Natomiast, drodzy Państwo, to była kuchnia dosyć specyficzna, ta kuchnia PRL-u w kontekście Krakowa. To była kuchnia prosta, bo i też dostęp do towarów był mocno ograniczony. Jeżeli mówimy o takiej kuchni średniej, takich osób, no, ja nie mówię o sklepach za firanką, prawda, za kotarą, czy tych, którzy mieli dostęp do tych towarów luksusowych, natomiast to była kuchnia bardzo prosta, bardzo, bardzo wysokoenergetyczna, która miała dostarczyć energię właśnie do pracy, natomiast narobiło się z tego, co było, tak więc i też kuchnia PRL-u spowodowała, drodzy Państwo, że trochę zapomnieliśmy o tej kuchni dawnej. Że gdzieś nam zostało zabrane to właśnie to dziedzictwo tej kuchni krakowskiej, bo nie było ludzi, drodzy Państwo. Ja ze smutkiem muszę powiedzieć, że do dzisiaj, drodzy Państwo, mamy XXI wiek. Nasi przyszli adepci sztuki kulinarnej, nasi przyszli nasze tutaj kucharki, kucharze, są świetni, drodzy Państwo, w kuchni włoskiej, kuchni wschodniej. Ale, drodzy Państwo, w tych podręcznikach brakuje naszej kuchni, kuchni polskiej, kuchni dawnej. Tego nie ma. Bo nie ma też ludzi tutaj. Nie. Ci ludzie, to jak zresztą pan powiedział, no po 48 stracili swoje tutaj możliwości przekazywania tej wiedzy. Także niewielu tych kucharzy mamy w Krakowie. Mamy ich kilku, na całe szczęście, ale to już niestety, mówię ze smutkiem, jest to gatunek ginący. Pan Robert Makłowicz w sumie bardziej szomy? Nie. Pan Robert Makłowicz, miałem okazję prowadzić z nim debatę w tamtym roku. Nasi studenci przygotowali noc tutaj studencką w Muzeum Krakowa. To jest niezwykła postać. To jest, drodzy Państwo, luminarz kulinariów. Jest wykształcenia historykiem, natomiast ma niebywałą umiejętność. To się rzadko zdarza, że mamy, drodzy Państwo, człowieka, który ma wiedzę historyczną, ale także jest świetnym kucharzem. Łączy te dwie rzeczy, drodzy Państwo, to jest trudne. Na przykład ja nie czuję się, żebym był dobrym kucharzem, nie czuję się, żebym był dobrym historykiem, natomiast pan Robert Makłowicz ma tą umiejętność. Jest przy tym oczywiście także i showmanem, ale to, co robi, jak propaguje tutaj
w kontekście czy spotkań takich, kiedy rozmawiamy prywatnie poza kamerami, jak tutaj rozmawialiśmy na spokojnie, czy też, drodzy Państwo, to, co widzimy w programach, czy widzimy w książkach, to jest, drodzy Państwo, dla mnie jest, drodzy Państwo, Robert Makłowicz w kontekście tutaj tych celebrytów, drodzy Państwo, tych osób, które przekazują wiedzę o kuchni. Długo, 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 długo nic i dalej długo, długo nic. Ale pan Leszek Marzan jest Krakauerem, to jest całkiem inna postać. Też jest znawcą kuchni, razem z panem Czułą. Nie tak dawno napisali przecież znakomitą książkę o smoczym smaku. Polecam państwu, gdzie jest ta kuchnia, właśnie krakowska kuchnia dawna. Świetnie to przedstawiają, natomiast to jest trochę coś innego, bo panowie tutaj są świetnymi tutaj teoretykami, natomiast nie ujawniają swoich talentów kulinarnych, jak to robi pan Makłowicz. Tak więc on jakby w jednej osobie łączy dwie świetne rzeczy, czyli potrafi, ma tą wiedzę i podbudowę historyczną, i jest też znakomitym kucharzem. Tak więc. Natomiast panowie Czuma i Mazan, czapki z głów, to na nich się uczymy, tak więc przynajmniej ja. Dziękujemy panie doktorze. Bardzo dziękuję państwu. Ja jeszcze chciałam poprosić, żeby pan jeszcze u nas raz wystąpił i powiedział nam o sobie. Dalszy ciąg życia sobie. Dobrze, to za jakiś czas z miłą chęcią. Wspaniały. A to Wojciech Sobieski w kontekście Krakowa? Nie, tak. Zupełnie nie związane z Sobieski w kontekście Krakowa. Dokładnie tak. Żadnych bitw, żadnych wojen, żadnego. Tutaj co on robił w naszym mieście, tak więc. Mało znane. Studia Sobieskiego, jego brata, naprawdę mieliśmy bardzo lekkie studia w porównaniu z tym ciężkim tak. O, tak. Młodych Sobieskich. Tak, młodzi Sobiescy dużo musieli się żyć sobie. To już było. To już było. No tak, to jest tragiczna. Liczymy, że pan doktor jeszcze się pojawi. Bardzo dziękuję, tak. W tym jeszcze cyklu, w tym jeszcze roku. Bardzo dziękuję pani prezes za zaproszenie. Bardzo dziękujemy i dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę. Chciałam państwa zaprosić na przyszły tydzień. Wykładowcą będzie pan doktor habilitowany Krzysztof Kloc, również z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Będziemy w zupełnie innych sprawach, mianowicie margines społeczny w Krakowie 918 do 939. Zawsze spotykamy się w wtorek, każdy wtorek 5:15. Istniemy 126 lat i mamy ten tradycyjny termin. Dziękuję.